Odwiedzamy Tomasza Wiczlinga z PZHGP Kościerzyna. Zapraszamy na relację z lotu okręgowego, który okazał się bardziej wymagający niż się spodziewaliśmy. Gołębie przylatywały w zmiennych warunkach pogodowych. Czasami było słonecznie, czasami pochmurno i deszczowo, a momentami zrywał się mocny wiatr. Witamy kolegów hodowców na relacji z zakończenia sezonu lotowego 2024. Mamy dziś lot okręgu Gdańsk Gołębi Młodych z miejscowości Widstok. To jest 383 km do mnie, natomiast jestem na jednym z pierwszych pomiarów. Większość gołębników to jest między 400 a 450 km. 29 września pogoda już nie rozpieszcza. Rano było dość zimno, natomiast wiatr sprzyjał, więc spodziewamy się lotu dość szybkiego. Niestety mamy przelotne opady po trasie. Koledzy raportują z różnych części regionu okręgu, że przechodzą ulewy, także no, pogoda daleko od ideału dla gołębi młodych, no ale czego się w sumie spodziewać pod koniec września. Gołąb, który był pierwszy z tego lotu, pochodzi z pary, z której na lot poszły cztery gołębie. Trzy były w pierwszej piątce na gołębniku.
Więc jak już mówiłem, jesteśmy dzisiaj na finiszu sezonu Głębi Młodych, więc myślę, że można się pokusić o jakieś podsumowania. Generalnie w mojej hodowli sezon okazał się dużo bardziej wymagający, niż się można było spodziewać. Jak wspominałem na relacji z pierwszego lotu, gdzie może przylot nie był idealny, co wyglądało umiarkowanie imponująco na liście konkursowej. Natomiast to wspominałem o tym, że gołębie były w dobrym zdrowiu i wszystko wyglądało fajnie. Niestety po tym locie, jak wielu hodowców na całym świecie, i moją hodowlę dotknęły problemy zdrowotne gołębi. Musiałem się z nimi dość długo borykać, natomiast żeby uratować sezon, postanowiłem dać gołębiom samym dojść do siebie. Nie były one leczone żadnymi antybiotykami ani tym podobnymi rzeczami. Więc, no ale rzutowało to niestety na ich osiągi w kolejnych lotach. W związku z tymi problemami zdrowotnymi, no sezon nie spełnił do końca moich oczekiwań. Bo przyloty gołębie były dobre, gołębie sobie radziły, natomiast no, potrzebowały dużo czasu, żeby dojść do właściwej formy. I już w sytuacji, kiedy wydawało mi się, że ptaki bardzo dobrze się zachowują, na czwartym locie gołębi młodych w oddziale naprawdę pokazały bardzo fajny performance. No to niestety 15 września przyszedł weekend, kiedy południe Polski nawiedziła powódź, a wszędzie były warunki, które uniemożliwiały praktycznie odbycie lotów. I na tym etapie mój oddział postanowił zakończyć sezon, gdyż nie było chętnych na dalsze lotowanie gołębiami. No mówię, dzisiaj my jesteśmy 3 tygodnie od ostatniego lotu konkursowego w oddziale. Mamy lot okręgowy. Ptaki pierwsze przyleciały dużo później niż zakładaliśmy, bo spodziewaliśmy się nawet prędkości rzędu 1600-1700, a przynajmniej u mnie ptaki miały niewiele ponad 1500 prędkość pierwsza. Na razie przylot jest bardzo fajny. Nie wiem, jak będzie to wyglądało na liście, no bo jednak duża rozpiętość okręgu, duże różnice odległościowe sprawiają, że trudno jest oszacować, jak mają inni, i też informacje będą spływały dość długo, więc wynik pokaże lista konkursowa. Natomiast jakoś tutaj po telefonach z kolegami wydaje się, że przylot powinien być całkiem schludny. No cóż, pierwszy gołąb na solo z takiego lotu też nie był już dobrym prognostykiem. Do tego przylotne opady, tutaj w trakcie przylotu też padało u mnie dość mocno, więc nie jest to, tak jak powiedziałem na wstępie, nie są warunki idealne. No ale cóż, trzeba lotować w każdych warunkach. Może parę słów w liczbach o sezonie lotowym. Na pierwsze treningi miałem 250 kilka młodych. Na pierwszy lot zakoszowałem 221, co pamiętacie może z relacji. Dzisiaj na lot okręgowy zakoszowałem 152 sztuki. Połowa przyleciała w mniej niż godzinę, więc myślę, że nie jest wcale tak źle, jak na lot z prawie 400 km przy bocznym wypychającym wietrze. Mam nadzieję, że reszta ptaków się w miarę zleci. Bo jednak moim celem było posiadanie dość fajnej drużyny gołębi rocznych w sezonie 25. No i cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Korzystając z okazji, chciałbym tutaj zaprezentować jeszcze gołębia, który przyleciał dzisiaj u mnie jako pierwszy. Jest to prawdopodobnie samczyk, syn bezpośredni mojej najlepszej obecnie rozpłodowej samicy, białej iskierki, która jako ciekawostka w 2017 roku też jako młoda wygrała ten sam lot. Wtedy był on organizowany jako lot dodatkowy połączonych oddziałów, tak? Też z miejscowości Widstok przyleciała jako pierwsza, jako młoda w 2017 roku. Gołąbek ma numer 4014, jest raczej jednym z wcześniejszych moich młodych. Jak widać, całkiem fajnie trzyma upierzenie. Ma sensowną muskulaturę, balans i tak dalej. No i co już warto powiedzieć, jest raptem godzinka po przylocie, a
gołąb w ogóle nie widać, żeby był zmęczony, czy żeby doświadczył trudów tego lotu. Naszą relację kończymy po około 1,5 godziny od przylotu pierwszych gołębi. Stan zegara dobijamy 100 sztuk, także myślę, że lot obędzie się bez jakichś katastrofalnych strat. Mam nadzieję, że filmik i relacja się spodobają. Cóż, życzę wszystkim dużo zapału do pracy w zimie oraz powodzenia w sezonie 2025. Dziękuję.